Powiem wam, że dzisiaj Carlsen ostro strollował Dudę w drugiej partii meczu, ponieważ w pierwszym posunięciu zostało zagrane F3. Tak, mistrz świata Magnus Carlsen zagrał właśnie posunięcie F3 Polakowi Duda na to odpowiedział posunięciem e5, najpewniej licząc, że g4, h4 i partia się kończy, ale jednak tę teorię Norwek zna, zdecydował się zagrać skoczek c3. No więc Duda tutaj kontynuuje rozwój, nastąpiło e4, koniec c5 i tutaj Magnus się zaciął. Przez kilka minut się zastanawiał, dosyć długo, bo partia była grana tempem 15 minut plus 10 sekund, no i złamał kolejny Regułę gry w debiucie Posunięciem skoczka A4. Nie dość, że ustawił skoczka na bandzie, no to jeszcze drugi raz wykonał posunięcie tą samą figurą w debiucie. I tutaj za to Polak się zaciął, myślał, 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 no i wymyślił posunięcie Goniec E7, co nie jest tutaj najlepszym podejściem. My na transmisji, oczywiście, byłaby prostsze zadanie, bo my sobie przestawiamy na luzaku, sprawdzamy, jeszcze termometr pomaga, natomiast w czasie transmisji sprawdzaliśmy skoczek, B4 i rzeczywiście wydaje się to być bardzo potężną opcją. Pierwsza rzecz, jeżeli biały zbije, no to partia kończy się szybko. Szach i jeżeli król e2 to mat, a jeżeli g3, jedyne posunięcie. No to szach, hetman e2 bicie tutaj i owszem biały skasuje gońca, ale na koniec wariantu leci na g1, król się chowa. No i pozycja jest wygrana. Jakość przewagi plus też król białego osłabiony, hetman bardzo złośliwie ustawiony. Widać już motywy d6 goniec h3, Po zawodach krótko mówiąc. Więc bicie na E4 w grę nie wchodzi. No, jeżeli chodzi o bicie na C5, czysty pionek więcej, więc super. E, jedyne, czego Duda tutaj mógł się obawiać, i wydaje mi się, że przez to odrzucił to posunięcie, e, to Hetman E2. Idea jest taka, żeby wygonić tego skoczka, no i wtedy na luzaku zdobyć na C5. E, natomiast e, no, Biały nie da rady. Po prostu się te warianty nie zgadzają, bo wchodzi szach. I teraz król odejść nie może, bo po prostu z szachami czarny zdobędzie wieżę i wygrywa partię, e, więc trzeba zagrać posunięcie G3. No i teraz wchodzi bicie na G3, klasyka, wykorzystujące związanie. Po HG bicie tutaj, no i znowu na koniec wariantu bicie na G1. E, więc bicie na G3 nie wchodzi w grę, jest opcja szacha, no i wisi ten goniec, więc trzeba się zasłonić, no i hetman bije na G3. Wydaje się, że fatalnie to wyszło, no bo figura mniej, ale po całej długości szachownicy na koniec jest zgarniany skoczek, a po biciu na G7 jest szach i gonie C6. Więc tutaj, tutaj czarny wychodzi po prostu z lepszą pozycją. Nie jest to taka totalnie wygrana, że z zamkniętymi oczami czarny wygrywa, ale jednak król białego jest bardziej osłabiony niż król czarnego. Jeżeli nastąpi Hetman G3, no to już wieża G8 jest bardzo złośliwym ruchem. Hetman związany, więc trzeba wybić, i taka końcówka jest znacznie lepsza. Zaraz B6, będą problemy z rozwojem. Być może, no wiadomo, że to jest 7 posunięć dalej, więc to łatwo jest coś takiego sobie rozważać, jak się przestawia figury i jasno widać, jak ten wariant wychodzi. No, Duda oczywiście miał trudniejsze, trudniejsze zadanie, no i jednak finalnie się na to posunięcie nie zdecydował. Wydaje mi się, że skoczek bije 4 był właśnie takim agresywnym uderzeniem, żeby natychmiastowo utrudnić przeciwnikowi życie, no i wykorzystać to, że on tak nieroztropnie Osłabił sobie króla. Natomiast w partii Duda się cofnął, no i to pozwoliło Karlsenowi się zaktywizować. Poszło D4, ED, no i teraz bardzo złośliwe E5. I teraz jeszcze była szansa, żeby utrzymać tutaj inicjatywę. No niestety, Duda ponownie zagrał, niedokładnie zagrał skoczek D5. Całkowicie absurd, absurdalne posunięcie skoczek G8 jest tutaj lepsze. Z uwagi na to, że po biciu nie wisi skoczek na D5, więc można zagrać skoczek C6 i można zagrać D6. I teraz czarny ma prosty rozwój. Gra skoczek F6, roszada wieża E8, D5, może nawet D4. Ten skoczek stoi idiotycznie. Figury czarnego błyskawicznie tutaj wkraczają do akcji. Natomiast w partii poszło skoczek D5, no i później skoczek B4. No i teraz zobaczcie, że ten skoczek raz, dwa, trzy, cztery skoki wykonał, no a finalnie stanął na polu, na którym nie powinien stać. Ponieważ pole C6 jest raczej dla skoczka z B8, no bo tak teraz no, przeszkadza koledze z B8, a też sam nie stoi tutaj jakoś hiperaktywnie. Więc cztery posunięcia, bardzo dużo, no a raczej Duda na tym manewrze nic nie zyskał. W partii nastąpiło wybicie. Tutaj Duda odbił Hetmanem, no i Carson kontynuuje rozwój. Nastąpiła krótka roszada i gonie C4. No i rzeczywiście, figury białego się aktywizują też pośrednio pionek C7 pod ostrzałem. Jakieś cofanie, no to już zaczyna wyglądać fatalnie. Bo tutaj figury białego się aktywizują, no a czarny, tak stłamszony, powiązany, nie wygląda to za dobrze. Więc Duda zdecydował się poświęcić tego pionka, grając Hetman G6. I teraz, jeżeli chodzi o bicie na C7, no to leci na C2, jeszcze za atakiem na skoczka. Jak skoczek odejdzie, no to bicie na B2, więc nie wygląda to za dobrze. W związku z tym Carlsen nie śpieszy się z biciem na C7, robi długą rosadę, ale teraz Duda. Duda podkr podkręca atmosferę ruchem B5. Wygania oczywiście skoczka, no i teraz B4. Czyli ten cały manewr był obliczony na to, żeby osłabić białego króla. I w partii skoczek D5, no to Duda wybił. No i teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ biały ma parę gońców, pozycja jest dosyć otwarta, więc to jest oczywiście atutem, natomiast jego król jest mocno osłabiony. No i teraz jest taka właśnie niezbalansowana pozycja, bo z jednej strony ta para gońców, no ale z drugiej strony osłabiony król, więc są plusy, są też minusy. W partii Duda oczywiście goni z rozwojem, trzeba powprowadzać te figury do akcji, więc skoczek z B na C6. No, a Carlsen tu bardzo złośliwie wkracza Hetmanę, atakuje skoczka, więc ten staje się mniej mobilny. No, ale Duda kontynuuje rozwój, bardzo logiczne podejście, skoczek C3, no i nastąpiła wymiana. No i tutaj Duda, żelazne nerwy, podjął wyzwanie zdecydował się zakosić tego pionka z G2. Na pierwszy rzut oka to bicie na G2 wygląda skrajnie idiotycznie, bo przecież wchodzi wieża G1, goniec H6, no i są problemy. Ale jest posunięcie skoczek G6, bo Hetman broni na C6. A jeżeli wieża F1, to Hetman H3 z atakiem. No i teraz wychodzi coś takiego, pozycja turbo zagmatwana, ale czarny nie jest tutaj gorszy. Ponieważ jest w stanie sforsować wymianę Hetmanów i taka końcówka z pionkiem więcej jest jak najbardziej w porządku. Więc Hetman bije G2 było bardzo ryzykowne. Duda tutaj musiał prawidłowo podoliczać, ale rzeczywiście się to wszystko zgadza. No i Carson finalnie na wieża G1 się nie zdecydował. Zamiast tego zbił pionka z C7. Prawidłowe podejście, rzeczywiście oddawanie pionka z F3 nic nie daje. Więc w partii wieża fc8, goniec d6, skoczek uciekł. No i teraz prawda jest taka, że biały realnie się zaktywizował. Przede wszystkim ten skoczek z d5 wygląda przepotężnie, prawda? Na połowie czarnego, na środku szachownicy, nie da się go wygonić, ma wsparcie wieży. No jest to zdecydowanie atut po stronie białego, a też ten goniec. Tutaj działa na wszystkie strony, utrudnia życie wieżom czarnego. Więc tutaj pozycja obiektywnie w okolicach równowagi, ale jednak te lekkie figury białego, no, zaczynają tutaj życie czarnego utrudniać w stopniu znacznym. W partii skoczek ewakuacja. Yy, oczywiście Hetman musiał uciekać. No i skoczek przeszedł na E6. No i teraz Carsten zrobił coś, co, no, co potrafi robić wybitnie. F4. Przeszedł do końcówki, w której ma delikatną przewagę, no i będzie dociskał dudę. Grożą oczywiście widły, więc skoczek się ewakuował, no ale tak czy siak poszło F5. I teraz jest bardzo trudny wybór, ponieważ jeżeli skoczek się cofnie na F8, no to widać, że jest niedobrze. Wieża F4, wieża C4, skoczek zostanie wygoniony, bądź też atak na A7, skoczek wróci na D5. No, widać wszystkie figury białego aktywne, i jeszcze dodatkowo wszystkie figury białego współpracują. Więc to wygląda fatalnie. W związku z tym Duda stwierdził: dobra, to jest ten moment, gdzie muszę stworzyć kontrę, albo przegram bez walki. No i poszedł na zadymkę ruchem skoczek e4. No i się zaczynają spore komplikacje. W partii fg Duda zbił na f2, no i wieża f1. Wydawałoby się, że spoko, no bo przecież skoczek odejdzie, no ale nie. Bo jest bicie tutaj, dorobienie hetmana, no i biały wychodzi z czystą figurą więcej, no i pozycja jest wygrana. Więc skoczkiem odejść na moż nie można. Na d3... Też nic to nie daje, no bo znowu grozi bicie na F7 i F8 Hetman, no i jeszcze też yy, po raz kolejny wisi ten skoczek, a król białego się zaktywizował. Yy, więc Duda oddał tego skoczka na F2, no i mamy taką pozycję, gdzie czarny ma wieżę oraz pionka za dwie lekkie. Natomiast tutaj główny problem jest taki, że biały ma wolnego pionka C i ten wolny pionek C przy wsparciu lekkich figur. No, to będzie maszerował do pola przemiany i z całą pewnością będzie problemem dla czarnego. No więc tutaj się aktywizuje. Wieża C6 i wieża D8. Idea jest taka, że ta wieża będzie blokowała pionka, a ta wieża będzie szukała jakiejś kontry. Będzie starała się utrudnić przeciwnikowi życie. I tutaj powiem wam, że mistrz świata wykazał się fenomenalnym zrozumieniem pozycji. On od razu wypatrzył, że tutaj ta wieża będzie problemem. Więc wieża D2. Proste, a zabójczo skuteczne. I teraz, no, albo kontra, albo blokowanie pionka. Ta wieża się nie rozdwoi. I to jest ogromnym problemem Dudy. No więc Duda leci na agresję. G5, czyli y, szuka oczywiście kontr. No ale pionek rusza. Jeszcze król tutaj rusza. No i zobaczcie, pionek już na c No to duda tutaj podciąga króla, i zdaje się, że w tym momencie Karsten popełnił błąd. Ponieważ powinien lecieć tutaj królem maksymalnie aktywnie. Pionek H2 i tak jest stracony, więc nie trzeba się nim przejmować. A w ten sposób król przejdzie na B7, no i wtedy pionek C6 maszeruje. No i oczywiście problemy po stronie czarnego. Natomiast w partii poszło skoczek F5. To właściwie takie głupie, nie? Bo wręcz Carson pogania Dudę, żeby Duda zgarnął Pionka. A przecież Duda tak czy siak tego Pionka chciał zgarnąć. Więc to skoczek F5 w niczym nie pomogło. Skoczek zbił na G7, król czarnego się zaktywizował, no i teraz. Złośliwe szachowanie, król musiał odejść, no i wieża H8, i pionek został zatrzymany. I teraz ważne: pole A8 jest białe, a biały ma czarnopolowego gońca. Więc jeżeli czarny pozbędzie się tego i pójdzie królem do rogu, no to jest remis. I rzeczywiście to pozwala dudzie się utrzymać. Czyli duda od razu jest zainteresowany pionkiem. No, i uruchamia swoje pionki ze skrzydła królewskiego. No i rzeczywiście te aktywne pionki pozwoliły mu ustać. No i teraz e, nastąpiła taka wymiana. E, tutaj został zbity ostatni pionek. No i partia się e, zakończyła finalnie remisem. Z jednej strony wynik fajny, tak? Zremisować czarnymi z Mistrzem Świata w meczu. Jest to jak najbardziej w poząsiu. No ale kurde, Karlsen zagrał F3 w pierwszym ruchu, nie? Wiadomo, że są szachy szybkie, że to są szachy szybkie. Na szachach szybkich można sobie pozwolić na więcej, ale jednak kurde, F3. No trochę tak przyśmieszkował z Dudy, to trzeba przyznać. E, parę szczegółów. E, turniej jest grany w Oslo. E, Natomiast jest formatem esportowym. sportowym Cztery partie na 15 plus 10 i grają przez internet, mimo że są w jednym miejscu. Więc takie zawody esportowo szachowe I turniej jest grany systemem kołowym, 8 zawodników, każdy z każdym po jednym meczu. Turniej będzie trwał tydzień, wystartował 22 kwietnia. Codziennie mecze będą o 18, Duda codziennie gra. Ja codziennie te mecze Dudy będę komentował na żywo, więc oczywiście bardzo zapraszam. Na na kanale czeską Polska na YouTube albo na kanale czeskomowym na Twitchu. No a teraz jeszcze zobaczmy, co się wydarzyło w partii pierwszej oraz trzeciej oraz czwartej. Czteropartyjowy mecz. W pierwszej partii panowie podeszli do tematu bardzo agresywnie, ponieważ Duda zagrał E4, no i Karsen odpowiedział obroną sycylijską. Posłom D4 wariant otwarty, czarny zagrał A6, więc o, tutaj nazwy e, są różne, e, ale nie, nie, nie wgłębiajmy się w to. E, co kraj to obyczaj? Krótko mówiąc, w partii goniec D3, goniec C5, skoczek odszedł. No i teraz tak, są plusy tego gońca, są e, minusy tego gońca. Zazwyczaj goniec jest ustawiany na E7, gdzie pilnuje tutaj te słabe czarne pola i jeszcze króla w razie co broni. E, natomiast wtedy on jest trochę przymknięty własnym pionkiem. Na A7 on jest znacznie bardziej aktywni, ak aktywny. E, natomiast te czarne pola są słabiej bronione. E, więc Duda od razu stara się wykorzystać fakt. Że ten goniec stoi na A7, no i gra Hetman E2 z planem goniec E3. Czyli chce się po prostu delikwenta pozbyć, no a że karsen y, ma ustawione po, piony po białych polach, no to wiadomo, że jak czarno polak zniknie, no to te czarne pola będą słabe. Więc, oczywiście, klasyczne podejście. Partii D6, skoczek C3, skoczek F6, F4. Czyli Duda jeszcze się nie deklaruje, czy król pójdzie w krótką roszadę, czy w długą roszadę. Natomiast Duda od razu daje znać, że będzie zainteresowany atakiem na skrzydle królewskim. No to Carlsen oczywiście od razu kontruje. Chce tutaj na skrzydle hetmańskim uderzyć. No to Duda A3 zabezpiecza pole B4. No i Carlsen natychmiastowo kontruje w centrum. I rzeczywiście ma to sens, bo po ewentualnym wybiciu no skoczek na e5 będzie przepotężny. Super placówka, centralnie ustawiony, nie do wygonienia, także rzeczywiście e5 jest możliwe do zagrania. Wygląda to delikatnie podejrzanie, no bo przecież król czarnego jest w centrum, no ale biały nie ma jak otworzyć pozycji, więc ten król jest bezpieczny. Nastąpiła wymiana, f5 czyli tutaj biały zdobywa przewagę w przestrzeni, no i dalszy plan g4 g5 wygonienie skoczka i zdominowanie pola d5. Jeżeli białemu uda się umiejscowić skoczka na d5, no to wtedy czarny będzie miał duże problemy. Więc oczywiście Carlsen ma tego świadomość, że strategicznie ma pewne słabości, więc musi tutaj kontrować, no i rzeczywiście kontruje bardzo agresywnie. Skoczek d4 Duda podjął wyzwanie, wybił, no i hetman F2, czyli wykorzystuje związanie. Ale Carson ma wywalone w związania. Zbił na C3, zbił na B2, no i jeszcze hetman A5. Ale zdaje się, że czegoś tutaj Carson nie doliczył. Bo w partii poszło król E2, no i z jednej strony wygląda to potężnie. Bicie na A3. Zaraz hetłan A2, wieża ciągle będzie podwisała. Jeszcze tutaj kolejny pionek ruszy do akcji, no i pozamiatamy. Ale wchodzi posunięcie, goniec bije B5 szach, wykorzystując związanie. No a jak król odejdzie, no to wieża D1, no i widać, że z tym królem czarnego będą oczywiście problemy. Więc pionek na A3 jest zatruty, nie wolno go zbić, więc Carson zrobił roszadę. Ale to pozwoliło skasować tego pionka b2. Jeszcze Carlsen miałby lepszą pozę, jakby zagrał hetman c3. Bo teraz rzeczywiście ciężko jest tego pionka b2 zgarnąć. Natomiast jakoś nie pomyślał, przeoczył, może nie wpadła mu ta idea do głowy, zrobił roszadę. To pozwoliło Dudzie wycofać hetmana. No i teraz los tego pionka jest przypieczętowany. W partii wieża e8... No to duda sztuczną roszadę robi, schowa sobie króla, pionek został zbity. No i teraz na B2 duda ciachną. Hetman zbił na A3, i teraz bardzo fajne posunięcie ze strony dudy, wieża B4. Wieża się przyda do zabezpieczenia pionka E4, a druga wieża wkroczy na A1, żeby pionka A6 zdobyć. W partii Hetman A5 pionek na D6 został zbity, czarny zrobił furtkę, wieża D4. Skoczek się aktywizuje, ale to jest tylko jedna figura. Fakt, fakt, na tej placówce skoczek jest całkiem silny, ale to jest tylko jedna figura. E, hetman C5 w partii Hetman D2 żaden problem, duda wieża D5, w ogóle się tym Hetmanem nie przejmuje. No to czarny F6 zabezpieczył skoczka. Tutaj wieża E6 wyglądało, cał, wyglądało całkiem zacnie z planem wieża F6. Po biciu na E5 wchodzi oczywiście Hetman F4, więc zbić na E5 nie można. Trzeba by grać coś w stylu Hetman E3, żeby tutaj król był bezpieczny, no bo groziło oczywiście wieża F6. Więc to F6 ze strony Mistrza Świata, takie trochę miękkie, bo teraz nie ma jak tej wieży wrzucić do akcji. W partii Hetman E3, Hetman A5, Hetman D4, czyli wracamy do pomysłu, wieża A1. Gonie c7, no to wieża d6, czyli wiadomo, chcemy pionka a6 zabrać. I teraz mi z świata, no nie wiem, jakieś chwilowe zamroczenie, coś go dopadło, nie wiem. Skoczek c4. Ze strategicznego punktu widzenia dramat. Skoczek na e5 jest potężny, a goniec na d3 trup. Więc wymiana potężnego skoczka za trupiastego gońca. Bez nadzieja. No i teraz Duda ma już całkiem zacną przewagę, tylko problemem jest czas. Tutaj Duda w sporym niedoczasie, pod presją, no i to jest oczywiście problem. Ale tu zagrał bardzo dokładnie, ponieważ pionek e4 jest problemem, no więc Duda pozbywa się problemu, wymieniając wieżę. Ale tutaj zabrakło posunięcia hetman d4. I w ten sposób pionek jest zabezpieczony, pole E5 jest zabezpieczone, król ma wsparcie, pionek A6 oczywiście słaby, jest miodzień. Ale w partii nastąpiło pod presją czasu wieża E1 i to pozwoliło Karlsenowi się zaktywizować, a to stawia pionka A6 w całkowicie innym świetle. Pole A1 zabezpieczone, pole A2 zabezpieczone, ten pionek A6 jest teraz problemem. Partii Hetman D7 grozi wjazd na F5 z wymianą Hetmanów, goniec E6. No i rzeczywiście ten pionek A ruszył do akcji, i po prostu Duda nie miał jak go zatrzymać. No i w tym momencie Jan Krzysztof Duda musiał się poddać. Także bardzo szkoda, bo dobrze się rozkręcało, dobra była poza. No ale niestety Mistrz Świata brutalny zawodnik. Jedna niedokładność. I spływasz. No i tą niedokładnością właśnie było niezagranie Hetman D4. Carlsen się zaktywizował. No i jeszcze dodatkowo ta presja czasu. No i pozycja Dudy się posypała. Więc to było pierwsze zwycięstwo Carlsena i to dodatkowo czarnymi. Później w drugiej partii padł ten remis po F3. No i przechodzimy do partii numer 3. Trzeba przyznać, że Carlsen naprawdę odrobił pracę domową świetnie. Ponieważ teraz miał przewagę punktu, więc jemu remisy wystarczają do wygrania meczu, więc zagrał Karokana. I bardzo dobrze, trzeba przyznać, skontrował styl Dudy, bo poszedł na taką końcówkę. To wybijał i hetman D5. Trochę słabsza pozycja czarnego, no bo biały ma parę gońców i tak dalej. Ale to tak nie w stylu Dudy, a za to bardzo w stylu Karsena. Carlsen w końcówkach maestro, nawet w takich ciut gorszych często potrafi się turbo solidnie pobronić. A jak przeciwnik się coś wyrwie, no to wtedy jest kontrowany. Także praca domowa została dobrze odrobiona. No i w tej pozycji Jan Krzysztof Duda, no chyba nie czuł się jak ryba w wodzie. Poszło skoczek d7, d3, a5. Goniec się cofnął. Carlsen kontynuuje rozwój. No i tutaj. Tutaj został popełniony kluczowy błąd i czarty przejął inicjatywę. Należało grać coś w stylu goniec D2 z planem przygotowania B4, żeby otworzyć linię B, atakować na B7, albo pomaszerować pionami do B5, żeby zaktywizować się po białych polach. Natomiast w partii poszło B3 i teraz goniec się wpakował na C3, i nagle się okazuje, że biały ma problemy, żeby w ogóle zakończyć rozwój. Więc w partii goniec a3, ale ten klin wbity w pozycję białego bardzo utrudnia e, jakieś działania pionkami, e, a Duda musi te piony uruchomić, musi otworzyć pozycję, żeby jego para gońców wkroczyła do akcji. No i w partii król d8 e, Duda zagrał d4 z planem wieża d3, no ale Carlsen b5 i b4 i dalej koniec nie do ruszenia. Więc nastąpiła wymiana, ale teraz... No ciężko mówić o jakiejś przewadze białego. Pary gońców już nie ma. Pionek d4 odcięty od kolegi z c2. No i czarny tym pionem d4 się zainteresuje. W partii wieża hd8, c3, skoczek f6, wieża c2, wieża d6, czyli czarny prewencyjnie zabezpiecza pionka c6. Wieża zeszła, bo tutaj było związanie. Jakieś e5, c5 mogło wchodzić, więc Duda schodzi. No a Carlsen przyciska pionka d4. No, i teraz duda idzie na kontrę. Agresja. Wieża E5, a Karsten wywalone. Poświęcił po prostu pionka i wrzucił skoczka na C3. Wydaje się, że w końcówce, no bez pionka, takie podejrzane, nie? Wisi na H7, wiszą widły. Ale prawda jest taka, że ten skoczek jest naprawdę potężny. Ten skoczek jest nie do ruszenia. Ciągle jakieś wieża D1, wieża A1 bądź też wieża A8 wisi w powietrzu, więc ten pionek A2 też jest słaby. Naprawdę ofiara pionka, taka długoterminowa, strategiczna, naprawdę potężna. No i teraz wieża D7, H4. No i po prostu przyciska tego pionka z A2. Duda zagrał goniec H3. Wydaje się, że lepszym pomysłem byłoby H5. Bo teraz, jak nastąpi coś takiego, no to Duda jest w stanie się pobronić. Skoczek C1 i H6. I teraz chodzi o to, że owszem, pionka B3 nie ma jak bronić, ale jest kontra na drugim skrzydle, wykorzystując związanie. No i biały później zbije na G7, no i ten pionek bardzo blisko pola przemiany. Jeżeli chodzi o H6 natychmiastowo, to nie da rady bo jest szach i teraz czarny już zbije. Dlatego tak bardzo ważne jest posunięcie goniec f1, co jest, no wiadomo, szachy szybkie, mało czasu na zegarku, pod presją czasu bardzo trudne posunięcie do znalezienia, ale to rzeczywiście pozwala zagrać h A jeżeli król cofnie się do obrony, to wtedy c5 goniec c4 i rzeczywiście ten goniec będzie bronił na b3, ale też będzie atakował, więc jest jakiś plusik. W partii poszło goniec h3, no i g4, ale to pozwoliło Karsenowi zabezpieczyć skrzydło królewskie, no i teraz wieża bije a2, już jest problem. No i brutalnie rzecz ujmując, no Carlsen po prostu wkroczył wszystkimi figurami do akcji i z Dudy nie ma co zbierać. Skoczyk d3, król d4. Jeszcze warto wspomnieć, że tutaj Duda miał już chyba 10 sekund na zegarze. No i widać, że... Pionek B3 poleci, a jak pionek B3 poleci, to i pionek C4 poleci. I w partii F3 Carlsen tutaj wkroczył do akcji. No wiadomo, mała pułapka, bić jeszcze nie można, bo wieża E3 wchodzi, ale powoli do celu. Carlsen się tutaj przestawił, wymienił wieżę no i ta pozycja jest po prostu przegrana. Zgarnął pionka H, no Duda tutaj poszedł na kontrę, ale to się wiąże ze stratą figury, a Skoczek zdąży złapać tego pionka, bo po C6, C7 wchodzi posunięcie Skoczek E8, no i Czarny wygrywa partię, no i w tym momencie Duda, Duda musiał się poddać. No i to zakończyło mecz, niestety w trzech partiach. Mecz się zakończył 2,5 do pół, teoretycznie czteropartiowy, no, ale jeżeli, jeżeli któryś zawodnik po trzech partiach zgarnia 2,5, no to jest po prostu koniec. Także szkoda, szkoda szczególnie tej pierwszej partii, bo tam były duże szanse na sukces, a niestety wyszło odwrotnie. W drugiej partii to F3 w ogóle. No, niestety ten mecz nie ułożył się po naszej myśli, ale jeszcze 7 pojedynków zostało. Nie, jeszcze 6 pojedynków zostało, także jeszcze duże są szanse, żeby się odkuć. Teraz już będzie tylko łatwiej. Finałowy boss w pierwszej rundzie zaliczony, także codziennie 18 na kanał Czeską Polska zapraszam. Będę kolejne zmagania, dudy komento. Także dzięki za uwagę i pa widzowie!